4-miesięczna ogólnopolska kampania Zmieniamy Przyzwyczajenia znakomicie się wpisuje po pandemiczny obraz naszego kraju. Podczas trwania kampanii odwiedzamy 23 polskie miasta z mobilnym punktem diagnostycznym. Choć pandemia jeszcze do końca nas nie opuściła, to jednak jest na tyle bezpiecznie, aby w mobilnym punkcie diagnostycznym sprawdzić, jak się czujemy, czyli wykonać podstawowe badania. Takich jak EKG serca, saturacja, BMI, pomiar wzrostu, a w sierpniu również do konsultacji z lekarzem specjalistą reumatologiem. Już ze wstępnych badań można powiedzieć, że ze zdrowiem Polaków jest nie najlepiej, zwłaszcza po okresie pandemii. Na zlecenie firmy Zentiva wykonaliśmy badanie opinii społecznej na reprezentatywnej grupie Polaków i rzeczywiście ponad połowa dorosłych Polaków deklaruje, że podczas trwania pandemii nie wykonała żadnego badania diagnostycznego, nie konsultowała się z lekarzem specjalistą i widzimy, że ten stan rzeczywiście jest znacznie gorszy niż z okresu przed pandemii. Jak jest dokładnie z naszym zdrowiem, dowiemy się jesienią. Kiedy to? Firma opublikuje raport z konkretnymi wnioskami i danymi.